Witam serdecznie, Rita z tej strony. Witam się z Wami w niedzielę. Ja w piżamie jeszcze, jest 9 rano. Cały tydzień nic nie nagrywałam. Znacie, chodzi mi o vlogi. Ja się dziwnie czuję. Ale za to nagrałam Wam film o wyspach greckich, o ich nazwach, ich przydomkach i takich różnych ciekawostkach. Wybrałam tam parę wysp. Wiecie, wysp w Grecji jest bardzo dużo i jest i na każdej wyspie jest jakaś historia związana z mitologią grecką i jest bardzo dużo omawiania. Ja po prostu omówiłam tak w skrócie, mniej więcej o nazwy chodziło. Myślę, że filmik Wam się spodobał. Ja go jeszcze dzisiaj kończę montować, podkład muzyczny i tak dalej. I dzisiaj wleci. I wiecie co, no można dużo jeszcze dopowiedzieć do tego filmiku, można rozwinąć temat, ale ja chciałam, żeby było tak w pigułce, mniej więcej tak troszeczkę w skrócie. I dajcie mi znać, czy takie filmiki Wam się podobają, czy mam kontynuować, bo jest naprawdę co, naprawdę co. Bo cała Grecja, dokładnie cała Grecja, obojętnie gdzie nie będziecie kopać, znajdziecie coś archeologicznego, coś związanego z mitologią grecką. Bardzo mało rzeczy znajdziecie ze średniowiecza. W filmiku, jak żeście oglądali, to Narodos, rzeczy ze średniowiecza znaleziono. A tak to wszystko znajdują właśnie związane z mitologią grecką rzeczy. I jest naprawdę dużo, dużo do opowiadania. Dużo. No. No, Grecy ogólnie lubią wszystko, co stare. Serio. Nawet, słuchajcie, imiona. To Wam powiem tak ekstra ciekawostkę. Dlaczego na przykład, jak znacie Greków, jakichś tam, nie wiem, znajomych w pracy, czy słyszeliście, czy byliście na wakacjach i słyszeliście ich imiona, no i oni używają imion staro greckich, które nawet występowały w mitologii greckiej. Dlaczego? Bo w Grecji imiona dzieciom nadaje się po dziadkach. Po dziadkach od strony taty, czyli mój Konstantinos ma imię po swoim dziadku od strony w linii prostej męskiej, tak? Czyli po Nikosie tacie ma imię Konstantinos. Ale żeby nie było pokrzywdzone, to na drugiemu dałam imię po moim tacie zaś. Tylko że w formie greckiej, Jorgos, a po polsku Jurek. Tak więc, dlatego można, nie zdziwcie się, że Grecy mają takie stare imiona, które żeście w mitologii greckiej na przykład czytali, nie? Które występowały. No bo oni tak właśnie robią. Dają swoim dzieciom imiona po dziadkach od dzieci. Dobra, trzeba... Kłaczek jakiś od chłopa pewnie. Dobra, trzeba wziąć, nagrywać, bo filmy Wam się podobają, nawet takie zwykłe domowe vlogi, które ja określam mianem flaki w oleju, Wam się podobają, no to trzeba coś ponagrywać. Bo dawno nie nagrywałam, kurde, jak zauważyłam, jak często nagrywałam, dodawałam filmy, no to te subskrypcje szybko szły. No i żeśmy, kurczę, 411 mamy, nie? Idzie powoli, ale idzie. I tak, pomyliły mi się dni, myślałam, że dzisiaj jest sobota i jeszcze mówiłam do Kostka wczoraj, mówię, pomyśl, gdzie pojedziemy nad morze. On nie chce nad morze jechać, ale wiecie, no bo towarzystwa nie ma dziecięcego. Wiecie, może jak będzie moja mama, no bo tak, jak jedziemy sami z Kostkiem, to albo on się kąpie, albo ja się kąpię, bo ktoś musi na kocu siedzieć i pilnować rzeczy, prawda? A jak będzie moja mama, to będziemy razem sobie, bo on lubi nurkować tak jak ja. Tak więc może będziemy razem pływać, to mu się bardziej to spodoba, nie? Ja już mu powiedziałam... Ja już mu powiedziałam, że... Żeby po prostu jak się nudzi, jak mu się tam nie chce, no to... Dam mu zajęcie, żeby mnie na przykład nagrywał pod wodą. Też fajne zajęcie. Albo kto lepsze muszelki wyłowi, nie? Wiecie, takie, żeby się dziecko nie nudziło, nie? No i on też nie ma problemu pływać. Muszę mu płetwy kupić, bo wiecie co,
Jemu stopa rośnie, no masakra. On ma 45 rozmiar, 45, a ma 14 lat. 45 rozmiar. On jeszcze rok temu, tak, o jemu co roku dwa numery stopa rośnie. Dwa. Masakra. Tak, w tamtym roku jeszcze 42 miał. 42, 43, tak miał. A teraz ma 44, bardziej 45. Wiecie, zależy jaki but, nie? No bo Adidas to wiadomo 45, a klapek to będzie 44, nie? Także myślę, że jak mama będzie, będziemy razem jeździć nad morze, to będzie miał większą ochotę jeździć, wiecie? No bo jednak to... Co to za przyjemność samemu się pluskać, nie? Dla dziecka. No tak wiecie, mogę na przykład nadmuchać materac, on na przykład popłyniemy daleko, gdzie jest na przykład głęboko, bo wiadomo, czym dalej, to lepsze znaleźliska pod wodą, nie? I mogę nadmuchać materac, on może nad materac. W ogóle może mogłabym taką łódeczkę kupić. No właśnie. I na tym materacu, czy na tej łódeczce może na przykład sobie leżeć i na przykład mnie nagrywać. I ja będę na przykład wyławiać te rzeczy różne z morza. On też może nurkować. Znaczy on tak daleko, nie za, tak głęboko nie zanurkuje jeszcze. Jest niedoświadczony jeszcze. Ale. Nie? No. Bo tak, całym dniem siedzi tutaj w domu. Znajomi powyjeżdżali na wakacje. I co, ciągle przed kompem ma siedzieć? Przed grami, nie? Tym bardziej, że tutaj mamy morze. Naokoło jest wszędzie morze. Gdzie nie pojedziesz, jest morze. Na prawo pojedziesz, na lewo pojedziesz. Grecja jest otoczona morzem z każdej strony. I wszędzie mamy stąd blisko. Powiedz nawet do godziny drogi. Jeżeli się chce już na taką fajną plażę jechać, bo są plaże tutaj blisko, co jest pół godziny drogi, 20 minut autem na przykład. Ale to są plaże, wiecie, syfiaste takie, ja tam nie jeżdżę, na przykład w Pireusie. Kto się kąpie w Pireusie? Tam jest taki syf, że ej, masakra. No. To jak chcecie na przykład jechać tak fajną plażę, to już trzeba przynajmniej tak do godziny droga, 40 minut, to już znajdziecie fajną plażę, nie? Od mojego miejsca, gdzie ja mieszkam. Powiedz, od Aten. Ja w centrum Aten dokładnie nie mieszkam, tylko na obrzeżach Aten, ale to miasto Peristeri należy do peryferii Aten, tak jakby wolę województwo ateńskie. Takie przemyślenia z rana. Co się u mnie działo przez cały ten tydzień? No nic się nie działo. No mówię wam, co ja miałam nagrywać? Ciągle to samo. W domu siedzę. Sprzątam chałupę. Takie, wiecie, generalkę robię. Myłam na przykład ściany na balkonie. Myłam, szorowałam, wiecie. To jest ściana popękana, dziury są po gwoździach. To trzeba pozałatać, pomalować. Ale jak ją umyłam, cały ten kurz zleciał. Normalnie szorowałam szczotą, nie? Tą miotłą i aż się bielsze zrobiły. No i co, w domu generalka, firany ściągamy, jeż, randole, wszystko, no bo gość przyjedzie z Polski niedługo, już odliczam, kochani, niedługo będzie gość, będzie się działo, będziemy jeździły z mamą. Nie wiem jak to będzie z tymi wyspami, kurde, no bo wiecie, nowe restrykcje weszły w Grecji. Zaczęli segregować ludzi na zaszczepionych i niezaszczepionych. To mi się bardzo nie podoba. Przedwczoraj były zamieszki. Znacie, to nie były zamieszki, to był po prostu marsz pokojowy. Protestujący przeciwko szczepieniu przymusowemu, segregacji, rasizmowi. No bo wiecie, co wprowadził rząd w Grecji od piątku, a dzisiaj mamy niedzielę. Do barów, klubów, tawern nie wejdzie osoba, która nie jest zaszczepiona. Osoba, która jest niezaszczepiona, może siedzieć na zewnątrz. Czujecie to? Przecież osoba i zaszczepiona, i niezaszczepiona tak samo przenosi choroby, może zarażać i może być zarażona. Szczepionka was nie chroni przed tym, że się na przykład nie zarazicie albo nie będziecie mogli zarażać. Tak samo jak niezaszczepiony, tylko po prostu osoba zaszczepiona lżej przejdzie chorobę. To tyle w temacie, więc ja nie rozumiem, dlaczego osoba niezaszczepiona
jest dyskryminowana, że zaraża, a osoba, która jest zaszczepiona, nie? Przecież ona też może zarażać. Rozumiecie? I był pokojowy taki protest przedwczoraj, w piątek w tym, w Atenach, w centrum, na Syndagmie. Było w Salonikach i jeszcze w innych miastach. A w telewizji wiecie, co podali? Premier Mitsotakis. Premier powiedział, że w Salonikach było 300 osób na proteście. A tam było, nie wiem, z 4000 osób, jak nie więcej. Rozumiecie? Fałszywe informacje podają w telewizji. W ogóle podali krótką zmiankę, nie podali, więcej można znaleźć na internecie, bo ludzie wrzucają filmy, prawda, z demonstracji. Po prostu, żeby nikt inny się nie dowiedział, że ludzie protestowali. Protestowali, mieli plakaty, na których pisało: oddajcie naszą wolność. Jesteśmy nie przeciwko przymusowym szczepieniom, przeciwko segregacji, rasizmowi i dyskryminacji. O tym właśnie nie mówiono w telewizji, nie? Nie wiem, czy w Polsce w ogóle mówiono coś na ten temat w wiadomościach. No i słuchajcie. No i rząd wprowadził od piątku, że osoby, które są niezaszczepione, nie mogą wejść do lokalu. Ale słuchajcie, jaki kurdymek. Większość tawern, klubów, dyskotek, to właśnie w lato w Grecji. Kto wchodzi do środka? Nikt. Wszyscy na zewnątrz się bawią, bo jest gorąco i jest lepsza atmosfera w lato. Kto siedzi w lato w tawernie w środku? Jak można sobie przy stoliku na zewnątrz przy morzu siedzieć, prawda? No nikt nie siedzi w środku, no. Ale dobra, z kij z tym. Słuchajcie, osoba niezaszczepiona musi siedzieć na zewnątrz. Tak, no powiedzmy, jestem niezaszczepioną osobą, siedzę sobie na zewnątrz i chce mi się iść do upiekacji. I co, do lokalu już nie wejdę? Bo nie? To paranoja jakaś, nie? No i wypowiadał się jeden właściciel tawerny, który ma tawernę przy morzu, i powiedział, że on musiał zatrudnić dodatkowe dwie osoby, które będą sprawdzały osobom, klientom właśnie te paszporty covidowe. I on sam mówi: kim my jesteśmy, żeby weryfikować ludzi w ten sposób? A gdzie, mówi, RODO? A gdzie to wszystko? Mówi, dane osobowe, chronione dane osobowe. Przecież mówi, ja nie mogę komuś sprawdzić i zażądać od niego, że ma być zaszczepiony czy nie. Prawda? Jest, jeden wielki burdel się z tego zrobił. Rząd tego dobrze nie przemyślał. W ogóle takie wprowadzanie i taka segregacja to jest no, rasizm niestety. No i myślę, że będą wyciągnięte konsekwencje z tego. Bo jak można zabraniać komuś coś robić? A gdzie konstytucja? Konstytucja w ogóle, ludzie, powstała pierwsza w Grecji. W Grecji powstała konstytucja. Prawa obywatelskie, prawa człowieka. I nikt nie ma prawa mi narzucać, jako obywatelowi, wolnemu człowiekowi, nikt nie ma prawa mi narzucać, co ja mam na sobie nosić i co ja mam sobie wszczykiwać, czy nie wszczykiwać do własnego ciała. Rozumiecie? A to niby dobrowolne szczepionki, ale bez szczepienia nie możesz zrobić tego i tamtego. I teraz powracając do kwestii mojej mamy, jak przyjedzie. Będziemy chciały płynąć na jakąś wyspę. No to co? Wcześniej mówiono, że można zrobić sobie self-test i z wynikami, które się zgłasza na rządowej stronie, można przejść na prom. A teraz? Nie. No bo przecież te takie self-testy, to kurde, ja jako przedsiębiorca mam za darmo. No nie, nie, nie. To by było za łatwo, tak? Trzeba wyciągnąć, kurde, kasę od ludzi, nie? To nie. No to zrobiono albo te testy, co się na lotnisku pokazuje, te drogie. PCR, czy jak one tam? O, żuczek. Albo testy rapid. A rapid testy kosztują 20 euro, 40 euro, zależy. O, spadł tutaj koło doniczki. Zależy gdzie. A widziałam też nawet, ja jako klientka pewnej tam firmy i mam kartę do nich, to oni mają promocję za 18 euro takie testy. Ale nawet, słuchajcie ludzie, 20 euro, kurde, za każdym razem, jak ja chcę promem przepłynąć. No to hello, rozumiecie, to po prostu jest wyciąganie kasy od ludzi, wiązanie ludziom ręce,
żeby nie mogli podróżować swobodnie. I nie wiem, co to będzie z tym mogło. No, słyszałam, że na trzy wyspy, najbliższe tutaj Aten, na przykład na Salaminę, na Eginę, chyba tak, i na jeszcze jakąś inną wyspę, nie trzeba właśnie żadnych testów i nie trzeba pokazać szczepienia, ponieważ są to wyspy nieturystyczne. Wiecie, one są tak blisko, że one nie są turystyczne. Ciągle tam jest przepływ, tam mieszkańcy z wyspy na ląd, z lądu na wyspę, bo pracują, się przemieszczają, nie? To nie są miejsca takie, że turyści przyjeżdżają, żeby wypoczywać. Też przyjeżdżają oczywiście na te wyspy, no ale nie są one uznane jako wyspy turystyczne przez grecki rząd. Tak więc zobaczymy, co z tymi wyspami, no bo jednak mama by chciała na tą Salaminę jeździć, bo tam ona ma ulubione swoje plaże. A to jest najbliższa wyspa właśnie tutaj ode mnie, jest bardzo fajny dojazd, prosto wale, jak ode mnie z domu pojadę tą ulicą, to jadę po prostu cały czas prosto, aż do Peramy. Stamtąd odpływają promy na Salaminę, a promem się płynie ludzie, nie wiem, kurde, 10 minut. No jakoś tak blisko jest, nie? Ja nie wiem, dlaczego jeszcze tam mostu nie zrobili. Było w planach, ale... I bilet w tamtym roku kosztował, słuchajcie, na prom 1 euro. A na samochód chyba 2 euro, coś takiego. Taniocha, no bo to blisko, nie? A ile razy, bo ja tam kiedyś pracowałam, ile razy jak wracałam z pracy, a ile razy, no już mnie tam, wiecie, ci kapitanowie tych statków, tych promów, to już mnie znali, bo ja codziennie kursowałam, po 2 razy, rano i ten, jak wracałam z pracy. To ci kapitanowie to już mnie po prostu znali, ja ich znałam. No, wiecie, ile razy z koleżankami, jak żeśmy z pracy wracały, to ile razy żeśmy w tym, na, jak to się mówi? Kapitańskim. Na mostku kapitańskim żeśmy stały, no. Ile razy żeśmy kierowały takim promem. Wiecie, ile ja mam historii do opowiadania. Jezu, ja bym mogła książkę napisać, serio. Także zobaczymy, jak to będzie z tymi promami. No bo teraz tak. Trudno, najwyżej będziemy jeździć na plaże, które... Nie na wyspy po prostu, no. Nie na wyspy. Jest dużo fajnych plaż. Mówię wam, Grecja z każdej strony. Z jednej strony ma Morze Jońskie, z drugiej strony jest Morze Egejskie. I jeszcze jest Morze Śródziemne? Na dole? Kurde, nie pamiętam. W każdym bądź razie Grecja jest z każdej strony otoczona morzem. Także obojętnie gdzie nie pojedziecie w Grecji, jest tyle do opowiadania, jest taka historia każdego miejsca. Naprawdę, to jest masakra. Ja się wcale w ogóle nie dziwię Grekom. Kiedyś się dziwiłam, wiecie? Kiedyś się dziwiłam, dlaczego Grecy na przykład i tak za często, większość Greków nie chcą jeździć na urlopy za granicę. Czekajcie, jaki to jeden Grek mi kiedyś powiedział, że oni mają tak piękne wyspy, że on co roku jeździ na wakacje na inną wyspę. Mówi, i mi nie starczy lat, żeby wszystkie wyspy zwiedzić. Nawet te zamieszkałe. Ponoć zamieszkałych jest 160, a ogólnie wysp jest od 2,5 tysiąca do 4 tysięcy, mówią nawet. Ale tak się szacuje, że 3 tysiące mniej więcej, 2000, 3000 wysp jest. A zamieszkałych 160. I on powiedział, że jemu nie starczy nawet lat, żeby te wszystkie wyspy zwiedzić. Rozumiecie? Dlatego tak Grecy też rzadko wyjeżdżają za granicę na wczasy. Bo oni naprawdę mają te piękne miejsca. Bajecznie piękne miejsca. Ja też na przykład, ja już się tak nauczyłam, ja nie, chyba się zgreczyłam, za dużo lat tutaj jestem. Ale już też mam takie myślenie w niektórych kwestiach, jak oni na przykład. Ja też, jak jest lato, wolę Grecję. Na serio. Po pierwsze, język znam. Nie trzeba się pierdzielić z angielskim jakimś, czy z jakimś innym językiem. A wiadomo, jak się język zna, no to jest o wiele, wiele lepiej. Piękne są tutaj naprawdę wyspy, plaże. No, raje po prostu tutaj są. Więc po co ja mam jechać gdzieś, nie wiem, na Zanzibar, nie wiadomo gdzie. Jak tutaj też to w Grecji mam. Jakbyście chcieli wiedzieć, gdzie można w Grecji właśnie, gdzie są w Grecji najlepsze takie plaże, gdzie jest bardzo turkusowa woda, to tam, gdzie jest Morze Jońskie. Nie Egejskie, tylko Jońskie.
Jońskie morze jest z tej strony, co jest Lefkada, Kefalonia, Korfu, Kierkira. Z tamtej strony to jest Morze Jońskie. A Egejskie to jest z tej strony, co są Ateny. Też z tej strony, co jest Morze Egejskie, też są piękne plaże oczywiście, ale więcej plaż właśnie z taką błękitną, błękitną, przezroczystą wodą jest po drugiej stronie Grecji. Tak czy siak. Tak czy siak. Po co ja mam jeździć za granicę? Jak ja tutaj pod nosem mam wszystko, kurde, co chcę. Nawet jak... Tutaj pozdrawiam moją jedną widzkę, która mieszka na Kalifea, którą się pytałam, czy na czasy gdzieś jedzie, czy tylko tutaj giro-giro w okolicy będzie. Napisała, że w okolicy będzie. I to też widzicie, nawet jak się nie jedzie nigdzie na wczasy, to też można mieć wczasy, będąc w mieście, z tego względu, że wsiadasz w autobus, w samochód, w taksówkę, w tramwaj i jedziesz sobie na najbliższą plażę i masz wakacje właśnie w ten sposób. No. To jest właśnie fajne to w Grecji. No i co najważniejsze dla mnie, słońce tu przez większą część roku i świeci słońce. I następna ciekawostka. Grecja jest jedynym krajem w Europie, gdzie najdłużej w ciągu roku świeci słońce. I tak jak Wam mówiłam w ostatnim filmiku, ta ciekawostka, że wyspa Rodos, że wyspie Rodos, Zeus wyspę Rodos podarował temu Bogu Słońca Heliosowi. I że przez to właśnie, że on został patronem tej wyspy, przez 300 dni w roku świeci słońce. Tam faktycznie, tam non-stop świeci słońce. Tak jest. No. I tutaj nawet jak ludzie mają problemy, to tak często nie wpadają w depresję, jak w krajach, gdzie na przykład ciągle deszcz pada. Wiecie, bo jednak słońce robi swoje. Czasami miałam takie doły, i czasami przeważnie to mnie doły łapią w zimę, nie? No bo zima w Grecji to wiecie, to przynajmniej tutaj w Atenach to raczej pora deszczowa, nie? Pora deszczowa i zimno jest. Ale w ciągu dnia słońce też wychodzi. Więc nawet jak cię łapie taki dół w zimę, no to kurde, słońce na drugi dzień wychodzi i człowiek inaczej patrzy na świat. Z optymizmem, z nadzieją, wiecie, problemy się chowają. I to właśnie lubię w Grecji. O właśnie, powinien powstać taki film. Może zrobię taki film. Za co kocham Grecję, nie? Dobry pomysł. Ale się rozgadałam przy tej kawie, no. W ogóle nie wiem, czy mi widać. A teraz nagrywam bez mikrofonu. Stwierdziłam, że z mikrofonem będę nagrywać, jak będę nagrywała takie filmy stricte właśnie na jakiś temat, nie? No i powiedzcie, dajcie mi znać w komentarzu, czy takie filmiki Wam się podobają. Tak ostatnio nagrałam o tych nazwach wysp greckich i gesty Greków na przykład, nie? Czy takie typy filmików Wam się podobają? Wiecie, i żeby nie przedłużać, bo można i opowiadać bez końca o Grecji, o miejscach, o różnych rzeczach. Dlatego ja wszystko tak pigułce mniej więcej Wam opowiadam, nie? Tak w skrócie. Bo każdą wyspę, którą omówiłam w tym ostatnim filmiku, można by tak rozwinąć temat, że to jest po prostu bajka, nie? Jedną wyspę mogłabym opowiadać, powiedzmy, historię tej wyspy, historię nazwy i tak dalej, ciekawostki różne, mogłabym opowiadać przez godzinę. Mógłby być na jeden film jedna wyspa na przykład i opowiadanie, nie? Ale to by było zaś za męczące dla widza i za nudne. Tak mi się wydaje. A tak w pigułce takie mniej więcej ciekawostki to mogą być fajne, nie? Dobra, kawa mi się skończyła. Muszę skończyć montować ten film. Wiecie co, ten film krótki, około 10 minut, czy może trochę dłużej, już nie pamiętam. Ale bardzo długo mi się go składam, 2 dni. Bo tak, ja go składam po pierwsze na komórce i dodawanie napisów, wklejanie zdjęć to tak dużo zajmuje czasu,
I jeszcze tam jest dużo cięć zrobionych na tym filmiku, z tego względu, że mimo iż miałam mikrofon, to wiecie, ciągle tutaj jeżdżą auta, a że no teraz mało jeżdżą, bo teraz jest niedziela, mało aut jeździ, ale jak to nagrywałam, to non-stop auta jeździły, autobusy, pipkali, trąbili i wiecie, różne hałasy z ulicy były i ciągle musiałam ciąć ten film. Ale jakoś fajnie wyszło, mi się wydaje. Mam zamiar mamę zabrać, a to mówiłyśmy z mamą, jak ostatnio mama była, bo żeśmy w tamto miejsce pojechały, ale żeśmy się tam nie kopały, tylko żeśmy sobie piły ja Coca-Colę, a mama chyba też soczek jakiś piła, już nie pamiętam co. Nieważne zresztą, w kawiarni. To jest miejsce. Zobaczycie, zrobię z tego vloga. To jest jeziorko. To jest jezioro, które przez cały rok, obojętnie czy to jest lato, czy to jest zima, ma stałą temperaturę, 23 stopnie, czujecie? I w tym jeziorku pływają rybki, takie wiecie, jak się idzie czasami do jakiegoś zakładu, jak się idzie czasami do salonu upiększania kobiet, to mają takie akwarium z takimi rybkami małymi, co skubią nóżki, nie? No, to robią tak zwany naturalny peeling. No to właśnie w tym jeziorze takie rybki pływają. I chciałabym tam z mamą pojechać na cały dzień. Pamiętam wtedy, jak mama była, kiedy mama była, 2 lata temu? Tak, 2 lata temu. To wtedy bilet chyba kosztował, nie mamo, 14-15 euro, ale na cały dzień, nie? I dostawaliście do tego leżaki. I przy tym jeziorku, bo to jest małe. To jest mała powierzchnia. Ja wam w ogóle, jak znajdę zdjęcie, to wam teraz wkleję. To sobie zobaczycie z góry. No i tam trzeba jechać z samego rana, żeby sobie zaklepać miejsce, nie? Bo jak już sobie kupić, to możecie cały dzień tam siedzieć. No to tam bym chciała ponurkować, zobaczyć co tam jest. I to jest jezioro wypływające ze skał. A od drugiej strony wpada woda z morza. I to jest... Ta woda się miesza, ale ona jest słodka, jest jezioro. Zrobię osobny film na ten temat, poczytam więcej, pojedziemy, wiecie, podowiaduję się tam i wam opowiem. Tam jest bardzo pięknie, na przykład jechać na romantyczną kolację. Jest podświetlane to jezioro w nocy, jest bardzo romantyczne miejsce. Dobra, ja tu gadu, kończę montować ten film, który już żeście widzieli. I co, ja dzisiaj będę nagrywać? Nie wiem, dzisiaj jest niedziela, no co? Raczej nic robić nie będę. Już mniej więcej chata ogarnięta. Zostało mi jeszcze tylko wyprasowanie firan i powieszenie. Ale dzisiaj nic nie będę robiła. Dzisiaj na obiad zrobię... Czaka z rożna, utka z rożna, pałki tak zwane. Będą pity, dzadzyki i sałatka grecka. A co? Także to na tyle będzie koniec. O kurde, ja tu już 30 minut gadam do was. Jeju. A będę musiała coś powycinać. Ej, przypomniałam sobie jeszcze, chciałam wam powiedzieć, że co się jeszcze zmieniło przez ten tydzień u mnie, a no nic się nie zmieniło i tak. Ten krem, na który czekam od tego mojego znajomego aptekarza, to krem jeszcze się robi. Krem, ja muszę zobaczyć na vlogach, kiedy ja go dałam, kiedy złożyłam zamówienie, nie wiem, 2 tygodnie temu, tak? Krem jeszcze się robi, a mi plamka już schodzi. Tak więc krem już nie będzie potrzebny, ale nie, ja sobie go po prostu wezmę i będę miała w lodówce, w razie czego. Ale wiecie co, to mnie właśnie, co mnie denerwuje w Grekach. O, taki film też powinien powstać. To, że oni, kurde, wszystko robią siga. Powoli, powoli. Krem się robi 2 tygodnie, tak? Mhm. Rozumiecie? Dla nich to jest normalne. To jest dla nich normalne. Co z samochodem naszym? Samochód stoi u mechanika tego drugiego już. 2 tygodnie. Cisza. Cisza, jak Niko dzwonił, to powiedział, że jak... Mechanik powiedział tak. Jak będzie zrobiony, to ci zadzwonię. Mówi, nie martw się, pod koniec tygodnia ci zadzwonię, ale teraz mam niedzielę, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu liczymy się z tym, że już będzie auto gotowe.
Rozumiecie, oni mają, oni się nie śpieszą ze wszystkim. Nie śpiesz. To mi się podoba, na przykład, że w niektórych momentach się nie śpieszą i jest taki wolny rytm życia. Nie ma tej nagonki takiej szybko, 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 wiecie, nie? Oni wszystko, siga, siga, powoli, powoli. Z jednej strony to jest dobre, ale z drugiej strony zaś jest złe. Bo na przykład taki sposób siga, siga w stosunku do klienta, no to nie bardzo, nie? No i tak, samochód jeszcze nie jest zrobiony, mój krem jeszcze nie jest zrobiony. Jezu, no mówię wam. Wiecie co, gdyby mi się strasznie paliło z tym kremem, to bym go naciskała i bym go ponaglała i ponaglała. A że widzę, że mi to zaczęło schodzić, już prawie nic nie ma. Tak sobie myślę, a niech zrobi, kiedy będzie gotowy, to będzie gotowy, do lodówki tak go wsadzę, nie? No a samochodem to też. Niko znalazł sposób, na giełdę jeździ moim samochodem. Gdybyśmy nie mieli mojego samochodu, gdybyśmy mieli na przykład tylko nasz samochód dostawczy, no to też by Nikos naciskał na mechaników szybciej, szybciej, no bo my bez samochodu dostawczego, ogólnie bez samochodu, to jak bez nogi, nie? Musimy mieć samochód. Nie, no patrzcie, no kurde, zaczął sobie naprawiać samochód teraz. Także to tyle, jeżeli chodzi o nowości. No. I mówię wam, nic się nie działo, nic kompletnie. No, praca, dom, dom, praca, upały, ciągle upały, kurde, takie, że się nic nie chce, nie chce się nagrywać, nie chce się gotować. Ja w ogóle, ludzie, nic nie jem prawie. Ja jem na obiad arbuza. Serio, no chłopaki jedzą, no wiadomo, faceci to oni więcej potrzebują posiłku, żeby mieć energię, nie? Ale no, gdyby nie oni, to bym w ogóle nie gotowała. W ogóle. Mi wystarczy jakaś sałatka albo arbuz i spoko. Jakieś jajko sadzone i to wszystko. Jak sobie jeszcze coś przypomnę, to się odezwę. Film już wrzuciłam na YouTube'a. Dajcie znać, czy wam się podobał i czy chcecie więcej takiego typu filmików tematycznych o Grecji. Bo na wyspie był całkowity zakaz urodzin i zgonów. Małą tawernę żeśmy sobie zrobili, kurczaczek grillowany z cytrynką, sałata, tzatziki, pity, frytki, a klient już czeka. Klient sobie pojadł i robi sobie drzemkę w przejściu. Ej, Kicia, najadłeś się? Kicia, efag jest. Pire i pnoskit. Robi sobie siestę. Pokażę wam małą aktualizację. Bougainvillea już jest dosyć długa. Już dwa razy mi zrzucała kwiaty. Teraz będzie trzeci raz puszczała. Tutaj widać. Powiesiłam sobie takie muszelki. Ja te muszelki mam, wiecie, w którym roku kupiłam? W 2000 roku je kupiłam. Za 5 euro. 5 euro to było? Tak, już euro, już w euro żeśmy płacili. I patrzcie, tyle lat. 21 lat je mam. Tylko, że one swego czasu leżały dosyć długo, chyba ze 3 lata w kartonie na u góry. I co? Jaka jeszcze aktualizacja? No, kwiaty rosną, 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 nie? Ale patrzcie na tego. Ten chwast, co mówiłam. Zobaczcie, on mi zaczął schnąć. Ja nie wiem dlaczego. On jest podlewany codziennie. Może on za dużo tej wody ma? Nie mam pojęcia. No i taki się zrobił. Usycha. Bez sensu. A nowe kwiatki będzie puszczał. Więc nie wiem, o co chodzi. A i tak mi go nie szkoda, bo on brzydki jest. Nie podoba mi się on. Ten bardzo dużo nowych puszcza. Bardzo. Ja chcę taką kulę z niego zrobić. Co chwilę go przycinam, żeby kula była. To trochę ma przyklepłe te listki, bo gorąco jest. Muszę go chyba dwa razy albo trzy razy dziennie podlewać. Ten taki zmarniał, takie małe te kwiatuszki, nie wiem dlaczego. Mój arbuz albo melon dalej się pnie. Idzie on ponoć. Arbuz zaczyna kwitnąć w sierpniu i o, tam się już widzę zahaczył. I dopiero jak będzie miał 3 metry długości, to wtedy zacznie puszczać kwiaty.
najpierw będzie puszczał męskie, później żeńskie, czy jakoś na odwrót, nie wiem. No, rozrasta się, mocno się rozrasta. Już trzy doniczki objął, raz, dwa, trzy i na czwartą idzie. Tutaj mi wyrosło, zobaczcie, co wam mówiłam, że w ogóle mi nie, na tej jednej łuce obciętej nie urosło nic, a jednak urosło, tu mi urosło. Tu będzie puszczać, tu będzie puszczać. I gdzie jeszcze było? Aha, i tutaj w dwóch miejscach, tutaj i tutaj będzie puszczać. Także fajnie. No a te już jakie duże, zobaczcie. Tu mi jeszcze będzie puszczała Juka. O, tu jeszcze będzie puszczać. I jeszcze tu mi Juka puszcza, patrzcie. O, tutaj. Gdzie to jest? Tutaj puszcza i z tej strony puszcza. O. Tak więc dużo nowych szczepek będę miała. Dobra, już wiem, co temu kwiatkowi jest. On jest po prostu chory. On ma, patrzcie, to wygląda, jakby to była pajęczyna. Czekajcie, gdzie by to wam pokazać. O, tu na tym. Może będzie widać. No, o, widzicie? Tu na dole to jakby była pajęczyna. I on jest cały taki. O, tu widać, widzicie? To on jest cały w takiej pajęczynie, ej. I tam się ruszają takie żyjątka małe. No, jakąś chorobę załapał. Ale mamy nasz sposób. Soda oczyszczona, woda i oliwa. Z oliwek. I zobaczymy, czy to coś nam da. Dziwne, nie? On, mówię wam, ono jeszcze rano był zielony. Nawet mój chłop teraz tutaj siedzi i mówi, co jemu się stało, przecież on zielony był jeszcze rano. Załapał chorobę po prostu. Po obiedzie zrobiłam sobie siestę. Taką późną siestę, bo siesta, wiecie, jest do godziny 5, od 2 do 5. Zrobiłam sobie popołudniową siestę, późną siestę. I zasnęłam. Nie lubię spać popołudniami. A teraz na kolację mam arbuzika na kolację. Pycha. I tyle z mojego dzisiejszego nagrywania. Towarzystwo mam. Kicia, nie widać cię. Psz, 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 psz. Nie widać cię, Kiciunia. Wyglądasz jak czarna smoła. Co tam hałasuje? A dzieci idą. Dobra, już dzisiaj nie będę nic nagrywać. Żegnam się z wami. I pozdrawiam gorąco. Cześć!